Cześć, witamy się z Wami serdecznie w kolejnym filmiku. Kamil już się cieszy, bo wie, co go czeka. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was, w zasadzie dopiero przygotowujemy film. Będzie to wyzwanie. Kupiliśmy sobie tutaj takie fasolki. No już chyba nie trzeba tłumaczyć zasad tego wyzwania, bo już jest mnóstwo filmików na YouTubie z tym właśnie wyzwaniem. Doszliśmy do wniosku, że też chcielibyśmy spróbować. Znaczy, nudzi się nam. Ogólnie widzicie pewnie, że jesteśmy w nowym otoczeniu, to ze względu na to, że po prostu się przeprowadziliśmy. Mieszkamy teraz razem w Tarnobrzegu. No i trochę się nam nudzi jeszcze. Dzisiaj jest niedziela, jest taka dość marna pogoda, więc pomyśleliśmy sobie, że nagramy sobie takie właśnie wyzwanie. Akurat trafiliśmy na te fasolki, ja już je wcześniej widziałam w Stokrotce, więc jeśli ktoś by chciał sobie spróbować, to w Stokrotce można je dostać za... 11-17 zł. Tak, chyba 15... Nie 16? 16,99. No, 16-17 zł jakoś tak. Nie nagrywa się? Nagrywa się. No i tak wyglądają nasze fasolki. Ale można wypluwać, czy mamy rozgryzać to i zjadać do końca? Zjadamy do końca. Nie, ja słuchajcie, ja w razie czego mamy miskę. Ja nie obiecuję, że ja to zjem do końca. Tak, Kamil przyniósł taką wielką michę, jedyną jaką mam w tym mieszkaniu w sumie. Dobra, to z którego zaczynamy koloru? Co? Od białych. Znaczy wiesz co, pierwszy mam tutaj, o te, które to są? O te tutaj. To są różowe? Te mamy, no. Nie, ale któryś nie mamy, a nie, no różowe. Czyli możemy zjeść tutti frutti, albo nie wiem co. A, skarpetka ta śmierdząca. No. Siu. Słodkie mam. Co masz? Słodkie? Moja to skarpetki. Tak? Serio? Jak smakuje? Na początku słodkie, znaczy cały czas jest słodkie, ale... Słodzić to z zęba klei. Ja mam tutti frutti na pewno. Nie. Słodkie masz? Moja skarpetki są słodkie? Trochę. Słodko-kwaśne takie skarpetki są. No jest dobre. Przyniosłeś jakąś wodę? Nie, a przynieśli? Przykleiłam po tym. A tu stoi. No, skarpetki nie są jakieś tragiczne. Strasznie się kleją do zębów. Słaby? Tak wymemlać je, żeby zrobić miejsce na kolejne. A skąd wiesz, że to są skarpetki? Smakuje ci to? No jak są takie stęchłe. A nie przeżywasz jak żadnego? No nie, jakoś nie, może na gorsze trafimy. Ja muszę wody sobie wziąć, bo zakleiłam. Już tutti frutti takie. Bez wody się nie da zjeść. Znaczy, nie, no są dobre, tylko że klejące bardzo. Zakleiłam się tym. Następną mamy tą trawę i cytrynka, limonka. A, limonka. Mhm. No, to jest ten jasny zielony. No. Mam bardzo zielone, czy tak? Tak chyba, bo to są bez kropek. To po jednej. Wszystko tak samo smakuje. No, limonka. No, miałam coś. Może też limonkę masz? Bo tak. Tylko, że coś mi się do zęba na przodzie. Poczekaj, jak się teraz uśmiechnę, to będzie widać. Patrz. Nie widać. Kolejne mamy. Nie mam pojęcia co, ale będę dopisywać w międzyczasie. Dam adnotację. Albo popcorn. To są te dwie. No to tutaj są tylko dwie, no to... Nie wiem, co to może być. Ten gil może. Ja mam coś słonego. Uwaga! A nie. Ja mam popcorn. Ja mam popcorn. To dwie były popcorn? Nie wiem, dziwnie to zajeżdża. To jest słodki, później z taki smak pojawia gdzieś, nie? No nie taki zły. Weź kuchni. Nie mam popcornu, coś ohydnego mam. Znaczy, ja się dopatnę, weźmy kuchni. Co? Nie wiem. Też
rzeczy robi coraz trudniejsze. Jakaś cebula do kamizelantu. Ja mam popcorn na pewno. Takie masełko czuję trochę słone. Co to jest? Czemu jesteś taka czerwona? No wrażliwe. Fuuu! Co to jest? Tam masz miskę jak co? No co, to jest czosnek, patrz. Łe. No, takie... Łe. Mocne. Fuuu! Ohydne to jest. Żywi albo... Nie wiem co, brzoskwinia? Nie wiem. Chyba tak. Mhm. No to dajesz. Ja pierwsze, te białe? Które są... te pomarańczowe. No to z kropkami największymi. Jezu, to mam teraz gębie jest ohydne. Ile trafiłem? Na brzegi? Muszę to na wdechu jeść, bo inaczej się nie da. Chcesz mi saćki? Ile? Nie warto. To jest obrzydki, ale tu masz miskę. Czekaj, czekaj, dalej mamy... Underwood. Boże, to w ogóle nie jest po angielsku napisane. Nie wiem, po jakim to jest napisane. Pudding czekoladowy albo nie wiem co. To są te. O tu. Też nie wiem. Dobra, no to pierwszy. No. Na zdrowie. To na źle trafiła. No. No. Zobacz. Nie wiem. Ale niedobry na pewno. Ja mam... Nie wiem co. Też niedobre coś. Nie umrę po tym? Co to jest? A na pewno lepsze od żydów. Ty to jesz? No, takie złe to nie jest. Mi teraz już żadne nie będzie smakować chyba. Nie wiem co to jest, ale są brzydliwe tak samo. No, ciężko określić jaki smak. Jesz to? No, szybko się rozpuściło. Może coś jeszcze jedno? Ta guma rozpuszczana. Chcesz jeszcze jedno? To jest po niemiecku napisane, dlatego ja tego nie potrafię rozczytać. O tutaj masz, o to. Nie, będziemy próbować. To są te... Te białe. Teraz ja biorę. Jest. Jest. Ja mam pastę do zębów. A nie taka zła. Ja też. Przynajmniej wyczyści. Wyczyszczenie, nie? Po wcześniejszych. No, czy dobrego. Ja wiem, co jest dobre. No, takie miętowe. No, cukierek miętowy. Będzie ten gil. O, gil, ja? Gil albo nie wiem, coś się... To pierwsza moc. Czekaj. Jeszcze? Dobra, to są tania? Boże. Pierwsza? Gdzieś tam, gdzie jest mniej kropek. Co to da? Ten ma mało kropek. No ja to wezmę. Znowu coś nie dobrego. Trawę mam. Co masz? Trawę, trawnik. Na 100% trawą jedzie. A czy co? Może być trawnik. Trawę masz? Kurde, coś słodkiego by się przydało, a nie cały czas jakieś fejle trafiamy. Niedobre to jest. Nie takie złe. I tak, że nie pierwsze miejsce. Chcesz, to możesz jeszcze jedną, na gila trafisz. Nie, później. No ta już nie ruszę na nic. Jeszcze białe przed nami są. Pampersy i... A to już będzie prosto, bo to albo będzie... chusteczki takie dla dzieci, te zapachowe, albo
Kokos. Trawa też jest zimna. Ale bez tragedii. Ostatnia? No. Ostatnia fasolka przed nami. Biała. Pierwsza z brzegu. Chusteczki. Tak? Kokos. O, to jest pyszne. Chusteczki. Tak, smakuje jakbyśmy byli u dentysty. Taki ten zapach ci wydaje? No, taki, taki właśnie. Kokos jest dobry. Chcesz jeszcze jakieś próbować? Te pomarańczowe mogę ci zostawić. Te żygi to było to no, chyba. Nie, te pomarańczowe to były żygi. No, no, a to też było dziwne. No, te pomarańczowe i te bordowe, najgorsze smaki. Ale ogólnie nie było jakoś bardzo źle. Nie. Znaczy mnie to pociąga od razu takie... Chcesz jeszcze jakoś spróbować? No przydałoby się na coś trafić słodkiego w końcu. To wymieszamy wszystkie. Sobie wylosujemy. A ci zacznij oczy. Ty tak nie wiadomo, który wezmę i tak jest. No to chodzi. Daj ci. No. Byle nie żygi. Taką masz. Ale trzeba było pokazać się. Za późno. Jaki masz kolor? Zielony. A, to jeszcze spoko. Też mam zielony. No bo dużo, najwięcej zielony zostało, no. Na trawnik. Ja mam coś dobrego. A nie, trawa. Dobra trawka. To na drugą nóżkę. Jak ci smakuje? Boże, już miałeś te rzeki w ręce. Tady zostaną. Nie znam trawnik. Patrz, to by zielone. To było inne, to było z tych zielonych, a to nie pamiętam co to było. To znowu ten czosnek. No weź jak to wali ten czosnek. Zjedz sobie te zielonce, zobaczysz. Albo coś dobrego. Trzymajcie kciuki. Niedobre to nie jest, smaczne też nie. Ty jesteś odporniejszy jesteś. Nie będę tego wszystkiego jadła. Twoja może miała więcej plamek, więcej czosnku miała. Może, chcesz ty jeść do końca? No, zobaczmy się zmarnować. Byle nie żyli. Jeszcze nikt nie jadł tego, nie zjadał tego do końca. No to dawaj. A połowa tutaj to jest dobre, musimy dojść do nich. Zamykaj oczy. Ja ci wymieszam. Ale ty mnie wylosujesz. Nie, ja to sam wylosuję. Ja ci wylosuję. Jest! Nie! Twoja wina. Żygi będą. No dawaj, kochanie. Ma dużo plamy w tych czerwonych. To nie ten aromat żygowy. Żygi są najlepsze. Skarby, dalej nie chcę, żeby się zmarnowały. Dalej nie chcę, żeby się
zmarnowały. Cuchną równie okropnie. Mm-hmm. Dalej coś jest? No. No to, teraz to mam na sobie. Teraz ten myśko. Pomieszaj. No daj łapkę. No. Białą mam. Na szyki mi pchałeś. Co to brałem? Pieluszki. Pieluszki. Już te pusteczki. No, oczywiście takim dentystycznym. Dentystą, nie? Mhm. Jakby coś tam grzebali. Tak. Bo dzieckiem małym, no? Teraz moja kolej. Tyle, że jak wylosuję rzygi, to już nie wiem ich. No. Różowa jak. A, to jest... A. Co to jest? Życiamne. To są rzygi. To nie są rzygi, to pomarańczowe to rzygi. O, moja dobra. Owocowa. No, też ładnie wali. Co na te białe tak trafia? No dużo ich było. Tych bordowych w ogóle nie trafiamy na szczęście. A co to było? Właśnie tak coś nieokreślonego. Pudding czekoladowy albo... Hunde to jest pijacz. Psia sierść? Psia kupa może. Psia kupa może to była. Futter. No to futter, to mi się kojarzy z sierżycią. Może. Dobra, jedziemy. No, znowu różowa. Chciałam na tą psią trafić. Znowu owocowa. Dlaczego nie chcę? No nie. Dobra, kończmy to. No musimy już chyba dalej. Bo mniej więcej wszystkie smaki i tak odgadliśmy. Pudding czekoladowy. Dobra. O, biało. Ja nigdy. A to też nie stanowi zagrożenia. Jeszcze chcesz jeść? Ale znośne. Bardziej tyle. Nie ma co już przedłużać. To może ty zakończysz film. Reasumując. Najgorsze rzygi. Te pomarańczowe. Pomarańczowe. W drugiej kolejności psia sierść, tak? Okay. Nie wiem, kupa chyba. Nie wiem. I co tam było jeszcze takie najgorsze? Nie wiem, bo już niektóre zjedliśmy, nie? I tyle chyba. Czytanie, czy to był czosnek. Według Ani jeszcze czosnek był ponoć. Nie wiem, czy to jest czosnek, ale no tak mi trochę zajeżdżało, jak ty kuchałeś, to też mam czosnek, nie? No, także nie było jakoś strasznie. Jeżeli traficie kiedyś, to pomarańczowe omijajcie. Dokładnie, i to te ciemne też. Nie warte są sprawdzenia. No, dokładnie. Także, co? Powiemy na koniec. Przyznamy się. Trzymajcie się cieplutko. Dobra, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie i do następnego razu. Pa, pa. Jak to sobie zjesz? Mil. Może na kogoś trzeba trafić.